Niektórzy z tych, co wtedy powstaną, to będą przeznaczeni dla życia wiecznego, inni na pohańbienie i wzgardę. A więc ta sprawa wzgardzonych już nam się wyjaśniła. A ci do żywota wiecznego? W Apokalipsie, w 14 rozdziale, mamy takie ciekawe informacje. Po przedstawieniu poselstwa trójanielskiego, 12 wiersz informuje nas, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Ci, co w Panu umierają, jak wynika z pierwszego listu do Tesaloniczan, są wszyscy błogosławieni. I z wielu innych miejsc i tekstów Pisma Świętego. Co tutaj robi to słowo odtąd? Błogosławieni są odtąd umarli. To jest następny akcent po ogłoszeniu treści trójanielskiego poselstwa. Ciekawy komentarz znajduje się w Wielkim Boju na stronicy 440. Cały ten rozdział, już nie pamiętam, 39 czy 49, już nie pamiętam, ale cały ten rozdział warto przeczytać. Krótki akapit tylko. Wszyscy, którzy umarli, wierząc w poselstwo trzeciego anioła, wychodzą z grobów przemienieni, aby usłyszeć przymierze Boga z tymi, co przestrzegają Jego prawo. Również ci, którzy Go przebili, Apokalipsa 1,7, którzy drwili i wyśmiewali się z Chrystusa, gdy umierał na krzyżu, a także najgorsi przeciwnicy prawdy Bożej i ludu Bożego, będą wzbudzeni, aby ujrzeć Boga w Jego wspaniałości i przekonać się o chwale, jaką otrzymają wierni i posłuszni Bogu. A więc popatrzmy, jakie wydarzenia przed nami. Z jednej strony ucisk, atak na lud Boży. Zdaje się, jesteśmy w matni, bez wyjścia i nagle się okazuje, że poparcie i te plecy, o które opiera się ta potęga króla północy czy duchowego Babilonu, przestaje istnieć. Nie będziemy mówili, co się stanie, że przestaje istnieć. Tego Daniel już nie wyjaśnia. Zauważyliście, że my nie idziemy ani krok dalej poza tekst, który mamy w księdze Daniela. Jeżeli to nie było tam wyjaśnione albo rozpoczęte wyjaśnienie, nie idziemy dalej. Jeżeli zostało zainicjowane, wtedy szukamy szerszych rozwiązań. Natomiast to będzie grupa, która powstanie, aby zobaczyć powracającego Zbawiciela. Jaki to przywilej. Drodzy, my żyjemy w czasie, gdy poselstwo trójanielskie jest głoszone. Nawet jeżeli Bóg by nas odwołał poprzez śmierć, coś by się stało. My mamy szansę zobaczyć powtórne przyjście Chrystusa. Nie dopiero gdzieś tam, jak już będzie. My mamy szansę zobaczyć, jak to zostało opisane, ten ciemny obłok wielkości połowy dłoni męskiej, a później w miarę zbliżania rozświetlający się coraz bardziej, aż dostrzegamy i zbawieni dostrzegą kontury powracającego króla. Nie sam wraca, z tysiącami, miriadami zastępów anielskich w chwale Ojca. I wtedy zostaje to dokończone, co zostało rozpoczęte buntem. Bunt i uzurpatorstwo odezwały się na początku. Na końcu jest oddanie, pokora, miłość
i zwycięstwo miłości. Chociaż jak Apokalipsa mówi, jeszcze będzie i żal, i płacz, nawet po milenium. Ale to jest inne zagadnienie. Lecz roztropni, zauważyliście? Roztropni, których spotykaliśmy w 11 rozdziale. Oni nie tylko w ciemnym średniowieczu są, oni tutaj są jeszcze. Roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. To są ci ludzie, którzy znają swojego Pana. To są ci ludzie, którzy w średniowieczu nawet oddali dla Niego swoje życie. To są ci ludzie, którzy zwiastują o powracającym Zbawicielu. Co nas wstrzymuje przed opowiadaniem innym ludziom o tym, w co wierzymy i że czekamy na naszego Zbawiciela? W tym jest nasza roztropność, że stajemy po stronie Jego, tego, który zapłacił za nas tak wielką cenę i tego, który nas umiłował do końca. To nie jest to, że należy to robić, wypada, no bo kto powie, ja tego nie będę robił, a nie będzie mnie tam. Rób tak, jak Bóg cię wyposażył. Korzystaj z talentów i zdolności, które masz. Nie patrz na drugiego i nie mów, gdybym był nim, to bym robił to albo tamto. Paweł powiedział, bądźmy hojni w tym, co mamy, a nie w tym, czego nie mamy. I wtedy nawet podanie szklanki wody w imię ucznia jest udziałem w tej cudownej Ewangelii, która jest naszą wartością. W wierszu 4 Daniel słyszy słowa, tak piękne słowa. Danielu, ale ty zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Mamy ochotę to dalej badać jeszcze? A więc Daniel usłyszał takie słowa. Wiemy już, że mamy do czynienia z tekstem zapieczętowanym i to na długi czas, bo Daniel go pisze w 534 roku, jeżeli zaraz to spisał, ale w najbliższej czasowej okolicy, tej okolicy czasowej. Czas końca w tej księdze już został określony na schyłek XVIII wieku. A więc ponad 2000 lat ta księga ma być zapieczętowana. Nowy element wchodzi tutaj w grę. Poruszać, zostawmy go na razie. Może nie będziemy, bo rozszerzylibyśmy to jeszcze zdecydowanie. Gdybyśmy uwzględnili te słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, gdy zobaczycie tę obrzydliwość i odnosił to do spustoszenia świątyni w 70 roku, bo to był też czas końca dla wybrania narodu izraelskiego. W księdze Daniela, jak mówiliśmy o tym spustoszeniu już po niewoli babilońskiej, podwójnym jest mowa, 70 rok i zburzenie, a później to zarzucenie prawdy o świątyni niebieskiej. A więc my żyjemy w czasie, którego jak gdyby protoplastą były wydarzenia przed zniszczeniem świątyni i Jerozolimy wtedy w pierwszym wieku naszej ery. Czyli rozpatrując według Daniela czas końca w aspekcie wybrania narodu żydowskiego, to jest pierwszy wiek naszej ery i wtedy też należało zwracać na to uwagę, bo tam były poselstwa dla nich, zresztą myśmy je rozważali, ale my żyjemy już w tym eschatologicznym czasie w sensie globalnym, w sensie całej naszej ziemi i to jest głównie to zaznaczenie, dlatego że występuje w bezpośrednim kontekście
powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i zmartwychwstania. Czy czas, w jakim obecnie żyjemy, to jest już ten czas końca? 12 rozdział dla mnie osobiście to jest jak w matematyce sprawdzenie równania. Cała ta księga i te proroctwa i te wizje to jak jedno równanie z wieloma tam niewiadomymi. Ale 12 rozdział to jest sprawdzenie tego równania. Jeżeli to sprawdzenie nam potwierdzi to wszystko, cośmy po drodze studiowali i tak, jakieśmy to studiowali, to możemy Bogu za to podziękować i mieć nadzieję, że żyjąc w oparciu o te Boże rady idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli nie, to jest coś nie tak. Powtórka. Powtarzamy klasę. Nie wiem, czy mamy na to ochotę. Ale spróbujmy. Jest kilka sposobów, aby się upewnić, czy czas, w którym obecnie żyjemy, w oparciu o proroctwa Daniela, jest czasem ostatecznym. Czytając właśnie ten 12 rozdział do końca, teraz będziemy mieli to przekonanie ugruntowane. Jestem przekonany o tym. Popatrzmy teraz na ten czwarty wiersz w kilku polskich przekładach Pisma Świętego. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Biblia Warszawska. Wielu to będzie badać i wzrośnie poznanie. Wszędzie jest tutaj czas ostateczny czy naznaczony, oczywiście naznaczony w tej księdze, wcześniej już. Ty, Danielu, Biblia Gdańska, zamknij te słowa, zapieczętuj księgę aż do czasu naznaczonego, bo wiele ich przebierzy i rozmnoży się umiejętność. Tak oddaje to Biblia Gdańska. Biblia Jakuba Wójka. Ty, Danielu, zamknij mowy, zapieczętuj księgi aż do czasu zamierzonego. Mnodzy przyjdą i będzie rozmaita umiejętność. Biblia Tysiąclecia. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. O co naprawdę chodzi? Bardzo często możemy słyszeć i czytać, że rozwój techniki, umiejętności, szczególnie w XIX stuleciu, wskazał na to, że żyjemy w czasie końca, bo Daniel to w czwartym wierszu 12 rozdziału zapowiedział. Czy Daniel w tych tekstach zapowiada rozwój techniki, umiejętności, zdobyczy naukowych? Czy mówi o czymś innym? Ma zapieczętować księgę i później jest powiedziane, wielu to będzie badać i wzrośnie umiejętność, czy poznanie się wzmoże, czy pomnoży się ta wiedza. Mnodzy przyjdą, będzie rozmaita umiejętność. Wybrałem szczególnie najstarsze i najnowsze przekłady, a więc Biblię Tysiąclecia i Biblię Warszawską, a przedtem Biblię Gdańską i Biblię Jakuba Wójka. Popatrzmy, jak rzeczywistość to ukazała. Bo spełnienie proroctwa możemy obserwować po jego wypełnieniu. To jest ta zasada sprawdzania proroctwa, o tym mówiliśmy na samym początku. W czasie od XVI, a więc w XVI i w XVII wieku, zarówno w jednym, jak i w drugim, napisano po około 20 komentarzy. No, w jednym w XVI 20, w drugim 22 komentarze do Księgi Daniela. Dosyć ogólnych komentarzy, ale wtedy jeszcze ta księga prawie że nie miała tam jakiegoś wzięcia. W pierwszej połowie XIX wieku napisano 109 komentarzy. W XVI wieku 7 komentarzy z tych 20 rozumiało zasadę proroczej rachuby dzień za rok. A więc pomyślmy, to nie jest dopiero wymysł
jak niektórzy mówią, adwentystów przeliczać dzień za rok. Nie, o adwentystach nie było mowy. W XVII wieku 12 komentarzy z 22, a więc już więcej niż połowa, uwzględnia tę zasadę. W wieku XVIII napisano też 22 komentarze i 21 już uwzględnia i rozumie tę zasadę. W latach 1800 do 850 100 komentarzy na 109, o czym wcześniej już była mowa, rozumie i uwzględnia przy wykładni proroka Daniela zasadę przeliczenia w proroctwie dzień za rok. W 1798 roku, skąd my ten rok znamy, ile razy go powtarzaliśmy już, prawnik brytyjski Edward King wykazał, że 1260 lat skończyło się w tym roku. To nie jest wymysł adwentystów, naszych pionierów, aczkolwiek oni to na nowo przebadali i doszli do takiego samego wniosku. W 1768 roku pastor z Frankfurtu ogłosił, że 70 tygodni stanowi część okresu 2300 wieczorów i poranków. Około 1810 roku John Brown opublikował broszurę, w której dowodził, że granicznymi latami okresu 2000 wieczorów i poranków są lata 457 przed naszą erą i 1844 naszej ery. To nawet Miller, który dokonał pierwszego wyliczenia, określał zakończenie na wiosnę 43 roku. Później dopiero poprawił, gdy przyłożył się do tego solidniej. Ale w 1810 roku, bo jeżeli chodzi o wielu następnych badaczy, którzy później coraz częściej zaczęli się księgą Daniela zajmować, to kolejnych 20 badaczy wskazywało na lata 43 do 47 jako zakończenie proroctwa o 2300. W 1818 roku William Miller zrozumiał, a w 1831 ogłosił takie właśnie też zrozumienie. I był zaskoczony, gdy dowiedział się, że w Ameryce i w Europie wielu doszło do tych samych wniosków i to jeszcze przed nim. A gdy ja, Daniel, a więc wróćmy do tego pytania. Jaka umiejętność miała się rozmnożyć, biorąc pod uwagę zapieczętowanie tej księgi do czasów końca? Być może chodzi i o rozwój techniki. Ale Biblia mało się techniką zajmuje. Natomiast zrozumieniem poselstwa Bożego tak. I jeżeli poselstwo było zapieczętowane i obiecano, że w czasie końca się rozmnoży umiejętność, bo wielu to będzie studiować, będzie to badać, to cokolwiek jeszcze byśmy później podwiesili, to chyba w pierwszym rzędzie chodzi o rozwój tej mądrości od Boga, która pozwalała ze zrozumieniem czytać Jego proroctwa przeznaczone na ten czas. Tak. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, a oto dwaj inni aniołowie stali, a więc nie tylko Gabriel jest z nim, są jeszcze istoty inne niebieskie, inni dwaj aniołowie. Jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. Ktoś pamięta, nad jaką rzeką wtedy był Daniel? No właśnie, drapieżne zwierzę to było. Ulaj to takie ulaj. I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Aniołowie z sobą rozmawiają. Pamiętacie aniołów, którzy z sobą też rozmawiali? Istoty niebieskie. W księdze Daniela? I Daniel to słyszał?
W 8 rozdziale. Prawda? Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? I Daniel słyszy tę odpowiedź i pytanie i odpowiedź. I tutaj znowu pytanie jest. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Do czasu końca to ma być. Kiedy ten koniec przyjdzie? Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko stanie. Pytanie, czegoś brakuje? Co będzie zniszczone? Wielu biblistów idzie w tym kierunku, biorąc pod uwagę 11 rozdział, moc ludu Bożego, gdy będzie zniszczona. Gdy ten król północy ich już tak umęczy, wtedy to wszystko się spełni. I Daniel rozbrajająco szczerze pisze. Wprawdzie to słyszałem, ale tego nie rozumiałem. Czy to nam się zdarza? Że słyszymy coś i ani w ząb, i nie wiem, o co chodzi. Rozumiem, każde słowo rozumiem, ale o co chodzi? Taka audycja chyba jest, taki konkurs w Polskim Radio w Jedynce, nie? Ale o co chodzi? Panie mój, rzekłem, jaki jest koniec tych rzeczy? O czym tu jest mowa? Kiedy to nastanie? Przecież to zostało już powiedziane. Połączmy te trzy teksty z sobą teraz na jednej planszy. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? To pyta istota niebiańska, jeden z tych aniołów. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. A gdy się doszczętnie, gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Wprawdzie słyszałem to, ale tego nie rozumiałem. No przecież, Danielu, otrzymałeś wizję o czasie, czasach i pół czasu. To był 7 rozdział. To była pierwsza wizja, którą Daniel otrzymał. Ale myśmy to studiowali na przestrzeni od lutego do czerwca, a Daniel to miał dziesiątki lat przerwy pomiędzy jedną i drugą wizją. Mógł nawet o tym zapomnieć. I teraz my już wiemy, bośmy to przestudiowali, że to jest te 3,5 czasu, inaczej 1260 dni, albo 42 miesiące według Apokalipsy. I to oznacza 1260 lat. My już wiemy, że okres rozpoczyna się w roku 538 i konsekwentnie kończy się w roku 1798. A więc tutaj widzimy, że to nam się wyjaśnia. Ja mówiłem, że jest ten symptom taki kolejarski. Nieraz, i to szczególnie w 12 rozdziale, lekkie niedopatrzenie czegoś i już nie rozumiemy, i już nie wiemy, gdzie jesteśmy. Daniel na tym sam szczerze to wyznaje. Mówi, Panie, powiedz mi, bo ja nie wiem. Wobec tego anioł mu powie. Danielu, idź, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do ostatecznego czasu. Jak gdyby nie dopytuj się. Rozumiesz, nie rozumiesz, nie żyjesz w czasie ostatecznym. Ale ci jeszcze coś więcej dopowiem, a to jest chyba dla nas dopowiedziane czytelników żyjących w czasie końca, gdy księga znowu jest otworzona. Apokalipsa ukazuje nam ten moment w 10 rozdziale Apokalipsy. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. Bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.
Tu mamy cudowną obietnicę, warunkową obietnicę. Już wiemy, kim są roztropni. Chcesz mieć poznanie? Roztropni będą je mieli. A więc tu nie bystry umysł jest potrzebny. Tu jest potrzebna pobożność. Tu jest potrzebny kontakt z Bogiem. Tu jest potrzebne oddanie się Bogu. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś nie wierzy nawet w Boga, bez Boga idzie przez życie, albo jest chrześcijaninem, ale i tak po swojemu wszystko robi, to jest życie bezbożne. Czy wtedy nie będzie mógł zrozumieć tych okresów i wyliczyć? Nie, będzie mógł. Poznanie według Biblii to nie poznanie wykresów, to nie poznanie jakichś faktów, które historycznie można zamarkować i wypisać, zrobić sobie z tego notatki. Poznanie w Piśmie Świętym tego, co czyni Bóg, to jest udział w tym, co czyni Bóg. Myśmy mówili, jakie są cele proroctwa. Pierwszy, ktoś pamięta? Przekonać człowieka, że Bóg istnieje. Bóg, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jaki kolejny cel? Uwiarygodnienie proroka i Słowa Bożego. Bo on w imieniu Boga te słowa przekazuje. Uwiarygodnienie proroctwa. Następnie poznanie przyszłości. To, co my zazwyczaj stawiamy na pierwszym miejscu. I wreszcie najważniejsze to jest udział w realizacji tego proroctwa, jeżeli to się realizuje w moim czasie, albo przygotowanie się na wydarzenia, które to proroctwo sygnalizuje. Przygotowanie samego siebie. I to jest coś, co stanowi znamiona poznania, które możemy mieć, gdy studiujemy proroctwo. Chrystus powiedział, kto by chciał czynić wolę Bożą, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja mówię sam od siebie. Tutaj w nawiasie by należało sam od siebie jako człowiek, jako Jezus z Nazaretu, tak jak mnie traktujecie. Czy mówię jako Mesjasz, czy mówię jako Zbawiciel. Ten tekst, jak nie mamy podkreślony w Biblii, podkreślmy sobie. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych. Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. I kolejne wskazówki, które otrzymuje Daniel. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1250 dni. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Co to za okresy? Nie mieliśmy ich do tej pory w Księdze Daniela. One się pojawiają jedynie w całym Piśmie Świętym, tylko tu w 12 rozdziale, w wierszu 11 i w wierszu 12. Wiemy o obrzydliwości spustoszenia. Wiemy o zniesieniu tej ofiary. 8 rozdział, 9 rozdział i szczególnie pomocny może być nam tutaj 9 rozdział, bo to miało nastąpić po śmierci Chrystusa, prawda? I gdy 11 rozdział doprowadza nam w narracji tego króla północy w tym wydaniu już religijnym,
A więc to jest ten mały róg z 8 rozdziału już w fazie religijnej, chrześcijańskiej. To należy zwracać uwagę na to spustoszenie, na tę obrzydliwość, która poprzez chrześcijańską fazę działalności została spowodowana. Co z tymi tekstami robić? Gdzie one mają swoje miejsce? Gdzie początek? Gdzie mają koniec? Najpierw zajmijmy się tym 1290 dni. Wracamy do tej planszy. Już wiemy, kiedy rozpoczyna i kończy się ten okres, który doprowadza nas do czasu końca. Przenieśmy sobie tutaj na pustą stronę, żeby to lepiej można było zobaczyć. 1538, czyli 1260 dni, doprowadza nas do 1798. I wchodzi nam teraz okres 1290 dni, a więc o 30 dni dłuższy. I o ile tamten wybiegał do przodu, to ten nas skłania niemal do odliczania w tył 1290. Bo było powiedziane od czasu zniesienia stałej ofiary codziennie i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. A więc do jakiego czasu upłynie? No do tego samego czasu, do którego upłynęło 1260. A więc popatrzmy, zabawmy się, gdybyśmy tak to chcieli policzyć. Czy to ma sens? Jeżeli mają wspólny koniec i do tego czasu upływało czas, czasy i pół czasu, czyli 1260 dni i znowu jest powiedziane, że od zniesienia stałej, codziennej ofiary i postawienia obrzydliwości upłynie 1290 dni, no to nie mając innej pomocy, no chwytamy się, że do tego samego roku 1298, 1290 upłynie. Liczymy do tyłu. Jeżeli kończy się tutaj to 1260, 30 jeszcze do tyłu, dochodzimy do 508 roku. Czyli wynikałoby, że Daniel, który w 9 rozdziale słyszy, że ta obrzydliwość będzie postawiona i od tej pory aż do końca będzie ustawiczne pustoszenie, to teraz dowiadujemy się, że to miałoby być w roku 508 postawione. Co się działo w 508 roku? Dużo różnych propozycji jest. Naprawdę bardzo dużo. To, co mnie najbardziej przekonuje, to to, co stało się z zachodnim chrześcijaństwem w okolicach tych lat. Zachodni system chrześcijański ma duże kłopoty. Ale wtedy nastąpiło coś, co bardzo mocno postawiło biskupa Rzymu i pozwoliło mu się bronić dalej i iść dalej przebojem. Król frankoński, Chlodwik, skłonił się do chrześcijaństwa zachodniego obrządku rzymskiego. I w okolicach tego 508 roku przyjął chrzest. Francja, Frankowie wtedy otrzymali miano najstarszego syna Kościoła, wspomożyciela Kościoła. Oni postawili ten system rzymski dopiero na nogi, a później Justynian im dalej pomagał. Tak ja rozumiem i to mnie przekonuje, że chrzest Chlodwiga, króla frankońskiego, z rąk biskupa Rzymu wydatnie wsparł ten kierunek w jego praktykach sprzecznych z naukami Pisma Świętego. Być może później dlatego Francja tak bardzo nieprzychylnie patrzyła
na to, na co jeden z ich królów dał się nabrać tyle wieków wcześniej, że później postanowili z tym skończyć. Ale tekst następny, tekst 12, mówi nam: błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Po co podpiąć ten okres? Jeżeli tutaj jest powiedziane, że do tego czasu to jest 1260 od postawienia obrzydliwości, spustoszenia i jesteśmy w roku 1798 w tych dwóch okresach i ten dłuższy mówi o tym, że on będzie upływał, czyli jego po prostu się będzie później, no zobaczymy, jak on będzie narastał. Tak tutaj jest powiedziane: błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do 1335 dni, czyli okres dłuższy o 45 dni. Miał wytrwać i dotrwać. I ja proponuję, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jako tezę, że od tego samego okresu, kiedy obrzydliwość spustoszenia była postawiona, 1335 dni, znowu idziemy do przodu i sięgamy poza rok 1798 i wychodzi nam dokładnie rok 1843. A dlaczego nie 44? Pasowałoby nam z tym wykresem 2300 wieczorów i poranków. Lepiej nam nie może pasować niż to. Pomijając, że Miller najpierw mówił o 43 roku, później się wycofał, zweryfikował słusznie i rok 44 październik wytypował i tak już wielu przed nim typowało i wielu po nim. Ale tu jest powiedziane: błogosławiony, kto doczeka i dożyje tego, tych 1335 dni. W roku 1843 było pierwsze rozczarowanie tych, którzy już w czasie końca, bo to było już w czasie końca, oczekiwali na powtórne przyjście Chrystusa, na działanie Boga, i rozczarowali się i doszło do niesamowitego przesiewu. Na wiosnę 43 roku, jak nasze dane kronikarskie dowodzą, czekało w samych Stanach Zjednoczonych ponad 250 tysięcy ludzi. Ten pierwszy przesiew spowodował, że w październiku 44 roku ta liczba już była bardzo przetrzebiona. Czytaliśmy w 11 rozdziale tutaj księgi proroka Daniela dzisiaj przed południem, że Bóg dopuszczał nawet w ciemnym średniowieczu, że niektórzy obłudnie przyłączyli się do ruchu Bożego. Pamiętacie, jaka była motywacja? Aby ci, którzy wyjdą z tego, byli oczyszczeni, wybieleni, wytrawieni. W drugim rozczarowaniu też mnóstwo ludzi odpadło. Niektórzy nieliczni stanowili garstkę, która uchwyciła się Słowa Bożego i powiedzieli: to nie Miller się pomylił, to nie myśmy się pomylili, co do daty, myśmy źle zrozumieli proroctwo Boże. To nie o to chodzi. Pamiętacie, zaraz po rozczarowaniu Hiram Edson, jak idzie przez pole kukurydziane, na co Bóg zwraca jego uwagę? Na świątynię. I właśnie w 44 roku tę nadzieję i tę prawdę o świątyni uchwycą i pojmą i umiłują ludzie, którzy umiłowali Boga ponad rozczarowania, ponad wszystko, ponad samego siebie.
A więc ten, który dożył tego pierwszego już przesiewu, jest błogosławiony. I ten, który dalej pójdzie z Bogiem w tym błogosławieństwie, pozostaje, jak czytaliśmy, to przecież te wiersze 6, 7, 8 nam o tym mówiły, że będzie wielu wypławionych, będzie wielu oczyszczonych, bezbożni pójdą bezbożną drogą, ale roztropni będą mieli właściwe poznanie. Ale ty, Danielu, wcześniej już było powiedziane, idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz u swego kresu końca dni. Chcielibyście usłyszeć takie słowa? Bardzo bym chciał usłyszeć takie słowa. Takie zapewnienie. Połóż się. Moja mama, gdy umierała, miała taką pewność. Powiedziała, pozwólcie mi zamknąć oczy. Jestem zmęczona życiem. Jestem osobą wierzącą i wiem, że gdy je znowu otworzę, zobaczę mojego umiłowanego Zbawiciela. Lekarze z podziwu nie wychodzili. Gdy ona odmówiła przewiezienia ją z powrotem na Ojom, gdzie już jej życie odratowano, powiedziała, pozwólcie mi umrzeć. Daniel słyszy te słowa. Nie wiemy nic więcej o Danielu. Wiemy, że już miał 90 lat. I Bóg mu powiedział, Danielu, zmartwychwstanie jest twoim udziałem. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden wykres, który chciałem wam bardzo krótko przedstawić. Tutaj mamy linię historyczną. Babilon od czasów Nebopolasara, 626, później Medopersja, Grecja i tak dalej, Rzym pogański, Rzym później papieski. Niewola, prorok Jeremiasz mówił o niewoli babilońskiej, która miała trwać 70 lat. I to jest ten łuk najniższy. Nie wiem, czy zauważyliście, to nie zostało zapisane w tekście. Ale gdy uważnie czytamy Księgę Daniela, to świątynia też miała swoje 70 lat niewoli w gruzach. Została zniszczona w 586 roku przed Chrystusem, a oddana do użytku była w 516 roku przed Chrystusem. Dokładnie 70 lat. Naród miał swoje 70 lat, świątynia miała swoje 70 lat. To jest bardzo ciekawe, gdy czytamy wnikliwie Pismo Święte, widzimy te pokłady, które tam są, które nawet nie są sygnalizowane, tylko dopiero po połączeniu faktów je widzimy. To tak jak w Apokalipsie, która liczba w objawieniu jest najczęściej wzmiankowana. Proszę? 7, oczywiście, że 7. 7. 7 świeczników, 7 zborów, 7 trąb, 7 pieczęci, 7 i tak dalej, i tak dalej. Czy wiecie, że w objawieniu jest kilka siódemek, które nie są wzmiankowane, że jest ich 7, a jest ich 7? Między innymi 7 błogosławień. Gdy czytamy z uwagą, to jest kopalnia, to jest cudowny tekst. Następnie mamy okres 2300 wieczorów i poranków od 457 do 1844. A więc przechodzimy z ery przed naszą erą do ery po Chrystusie. Nasza era, jak ją nazwaliśmy. Początek 70 tygodni, to jest początek 2300 wieczorów i poranków, to jest 70 tygodni, czyli 490 lat, które dzielą się na mniejsze tutaj okresy. 7,62 i później ostatni tydzień, gdzie jest zaznaczona śmierć Jezusa Chrystusa,
koniec systemu świątyni starotestamentowej, koniec składania ofiar i to jest ten ostatni tydzień i pozostaje ta druga połowa jeszcze dla wybranego narodu izraelskiego. I ten wybrany naród odrzuca ostatecznie Mesjasza, nie chce nawet jego Ewangelii słuchać. W Księdze Dziejów Apostolskich w 14 rozdziale czytamy, jak Paweł jest w Antiochii i mówi Żydom, którzy ich wypędzili z synagogi i gniewali się i prześladowanie wszczęli, gdy poganie ich słuchali. Paweł powiedział, wam najpierw miało być zwiastowane to poselstwo, ale uważacie, że jesteście niegodni, idziemy do pogan. Nowy Kościół Izrael, nowotestamentowy, wtedy, gdy kończy się 70 tygodni. Nie znaczy to, że Izrael nie ma zbawienia, jak każdy inny naród, ale Izrael już nie ma uprzywilejowanej funkcji jako naród do głoszenia Ewangelii Bożej. Rok 70, zburzenie Jerozolimy. Następnie mamy te okresy 538-1798, czas dominacji Małego Rogu, to jest 7 rozdział Daniela. Następnie mamy inny okres 1290 dni i 1335 dni, o czym mówiliśmy dzisiaj. I według Daniela, według 7 rozdziału sąd, według 8 rozdziału Jom Kippur, oczyszczenie świątyni, co oznacza to samo, sąd, któremu poświęciliśmy kiedyś cały wykład, zwiastowanie Ewangelii, przywrócenie prawdy, ostatni ucisk, doświadczenia na ziemi, święci zapieczętowani, powstanie Michała, koniec doświadczeń ludu Bożego i Królestwo Boże. Drodzy, to jest wszystko przed nami. Tak jak mówiłem, to co najlepsze jest przed nami. Chciałbym, abyśmy wrócili do tego tekstu, do tych słów, które Bóg skierował do Daniela. Cudowne jest to, że gdy nasze życie, które nie jest pewne, śmierć nie zagląda do metryki, ale gdy już człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że to jesień życia nastaje, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że no, coraz więcej czasu na wszystko potrzebuje, coraz więcej nogi bolą, dlatego że zapomina, to ta świadomość, że idziemy tą drogą i świadomość, że idziemy w tym właściwym kierunku, to jest osłoda. To jest coś, co nawet czasem każe przyspieszyć trochę kroku, chciałoby się rzec. Życie na tej ziemi mimo grzechu, ono ma swoje uroki, ale zauważyliście, że te uroki później każą sobie zapłacić i czasem to nie są uroki. Piękne jest to, gdy słyszymy Jego zapewnienie i Jego zachętę. Powstaniesz do swojego losu. Adam Mickiewicz napisał taki tekst. Gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie. Dziwną teologię miał Mickiewicz. No, z wielu względów. Ale zwróćmy uwagę, że coś w tym jest. Że to nie jest pozostawione jak Konstantyn Wielki na łoże śmierci. To jest coś, o czym dobrze jest myśleć wtedy, gdy o tym się dowiadujesz. Bo wtedy twoje życie nabiera rumieńców, sensu, celu. Ono jest piękniejsze, ono jest pewne, ono jest wartościowe. Zanim się dzisiaj rozstaniemy, chciałbym wam życzyć wielu, wielu Bożych błogosławieństw.
tego, by On nas wszystkich zachował w wierności Jemu, wierności Jego nauce zawartej w Piśmie Świętym i aż do końca, kiedykolwiek ten koniec będzie. A tak jak zapowiedziałem tytuł tego wykładu, przed nami jest to, co jest najpiękniejsze i najwspanialsze. Drogi Panie, dzisiaj na nowo nas przekonałeś o tym, że żyjąc w czasie końca, nawet jeżeli wcześniej nas odwołasz, to i tak Cię ujrzymy, gdy będziesz wracał. Tęsknimy za tym wydarzeniem, tęsknimy za chwałą, którą przygotowałeś dla wszystkich, którzy Tobie oddali swoje życie. Proszę o błogosławieństwo i o to, abyśmy wtedy wszyscy gromadnie byli razem, tak jak jesteśmy tutaj, z internautami, z naszymi rodzinami, małżonkami, dziećmi, wnukami, krewnymi, sąsiadami i z tysiącami innych ludzi, których Ty chcesz zbawić. Dziękuję Ci za przywilej, jaki mi dałeś, że mogłem dzielić się z braćmi i siostrami moimi tym, co znalazłem w Twoim Słowie, co mi objawiłeś. Nawet w trakcie prowadzenia tych spotkań tyle rzeczy na nowo zobaczyłem, na nowo mogłem przemyśleć i rzeczy, których nigdy przedtem nie widziałem. Chwała, cześć i uwielbienie niech będą Tobie za wszystko. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę o to, abyś był z nami i pomógł nam być zawsze z Tobą. Amen.